Hej, cześć, siemano wszystkim ludzie z tej strony Xizer i teraz w kolejnym odcinku, moi mili, z oczywiście naszej cudownej fazmofobii. Także dzisiaj zagram sobie Ridgeview, bo dlaczego by nie, tak mówię, kurczę, dawno nie graliśmy tego domku, więc zagram sobie ten domek, moi mili. Jak widzicie, ja tutaj nie mam tych dużych słuchawek swoich, bo jest tak gorąco, że uwierzcie mi, mieszkanie na poddaszu, kiedy jest 32 stopnie, to jest kompletny dramat, naprawdę, nie polecam nikomu, totalnie. Możecie dać znać w komentarzach, jaka u was jest pogoda, bo mnie naprawdę tragedia, od 2 dni wczoraj jechałem do roboty jeszcze. Autobus bez klimatyzacji, 33 stopnie, dramat, naprawdę dramat ogólnie rzecz biorąc. No ale co zrobisz ogólnie, no co zrobisz, no. Też wiadomo, te pyłki i wszystko mnie denerwują. Już chcę jesień, ja osobiście, moi mili, chcę już jesień. Ale cóż, no trochę jeszcze poczekamy. Ja oczywiście dziękuję wszystkim nowym subskrybentom, 1212 subów, moi drodzy, dziękuję bardzo, że suby dochodzą tutaj pomalutku, lecą już tutaj takie ograniczenia chyba mamy troszkę, ale nie ma co się dziwić, wiadomo, te suby w nieskończoności będą przybywały, także ja dziękuję wam wszystkim za subskrypcję, że jesteście, że oglądacie, że lajkujecie, że komentujecie, jestem bardzo wdzięczny, moi drodzy. No i co, jeżeli ten odcinek się wam też spodoba, pamiętajcie właśnie o lajku, o komentarzu, jeżeli tylko i wyłącznie chcecie. No i subskrypcji, jeżeli jeszcze nie macie na kanale subskrypcji. Weźmy sobie już na zaś tom może. Albo może jeszcze nie, wiecie co? Dobra. No i co? Lecimy z giereczką, moi mili. Dzisiaj 19 strumyk z Mortal Kombat. Jak ktoś ma, to możemy sobie razem pograć, bo tak będzie ogólnie, że z widzami dzisiaj King of the Hill. Także zapraszam serdecznie. Co my tu mamy? Judy Lavender. Mikrofon parabiotyczny, świeczka i EMF-ik. No dobrze. Git, git. Powiem, że wczoraj w robocie troszkę się dłużyło. Ale potem tam już jak strzeliła taka godzina 18, to już było spoko, całkiem ten czas zleciał. Także nie ma na co narzekać oczywiście. O, lusterko widzę. Chciałem dzisiaj wam nagrać taki ten, się nagrać. Pomału zaczyna się nagrywać o swoją dużą kamerą taki śmieszny odcinek, że tak powiem. Może nie, że śmieszny on jest, ale taki kurczę kreatywny dość. O, wow. That was massive throw. Hello, broski, you here? O, Boże, moi mili. Jeszcze film. Okej, okay, okej, okay, well. O kurcze. A to akurat te się zrobiły. Dobra, nie gridujemy, moi drodzy. Hello, Mr. Ghosty. Okej, okay, mamy miejsce duszka dość szybko. Dzisiaj jeszcze oczywiście moim mili Call of Duty wrzucę. Jak? Holy shit, man. Spokojnie, dopiero zacząłem gierkę jakby, naprawdę. Po co te nerwy? Nerwy w konserwy. Ja cię chrupia. Także dzisiaj jeszcze moim mili na kanał wleci oczywiście Call of Duty 1. Jak ktoś lubi, jak ktoś zainteresowany, zapraszam. Myślę, że oglądaliśmy w takiej gierce całkiem fany shit. Także możecie sobie oglądnąć, tak ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chcecie i wyłącznie tylko. No i dymy się dzieją, widzicie, zaczęliśmy giereczkę i tutaj już takie kurcze piziu-miziu. Zobaczmy, czy ona jest w garażu, czy ona jest w kantorku. Okej, okay, no widzę kantorek wprost, straight into it. Okej, okay. Dobrze, wyrzućmy tutaj itemki, no i co, o, freezing, kurcze, brefik, mały. No, także kurczę, teraz jedynie co mnie boli, moi mili, to niestety to, że... Ulala. Oh, God bless for hidespot. Demon Gaming? Kurczę. Że 6 ranków mam pod rząd, niestety. Odrabiam ciągle za ten... za... No, mining to nie jest ogólnie. Sorry, mining. Okej, spierdzielamy z to, gdzie wziąć pilsy, ty. No, trochę dziwne, że już koleżanka... Czy aż tyle psychiki ten ghost event i zajrzenie do lustra nas kosztowało, naprawdę? Nie jest to żaden szybcior, także dużo informacji, moi drodzy, mamy ogólnie na początku, bo nie jest to ani Thai, ani Deogen. Nie jest to na pewno Huntu, nie jest to Revenant. No, reszta na razie wolę poczekać sobie, ponieważ, nie wiem, no, demon vibes od razu mi się w główce, wiecie, tutaj tak... jakby układa. No dobra, dobra. A tym bardziej, że mamy ultrafiolet, pamiętajmy. Więc demon jest bardzo możliwy. Bardzo jest to możliwe. Więc tak, demon ma freezing tempsy i demon ma, moi drodzy, pismo ducha. Dobra, czyli bierzemy to, to. Weźmy sobie spirit boxa w razie, co? Okej, okay, to mnie kosztowało w takim razie mega dużo tego. Wow, what the hell? What the hell? Oh my god, no way, yeah, yeah. Nie, więc moi drodzy, ogólnie tak, mam 6 dni teraz do roboty. Ale... Ty, nie pamiętam, co miało być w sobotę. A Outlast w sobotę, moi drodzy. W sobotę będzie ogólnie, moi drodzy, za tydzień Outlaścik. Będziemy zaczynać Outlasta 1. Ja gierkę w miarę znam, no w miarę bardzo.
Nie będę ukrywał, ale no wiem, że dużo was chciało zobaczyć Outlasta, więc pogramy sobie Outlasta. A potem jak mam kolejny tydzień, moi drodzy, mam tylko trzy nocki, także w czwartek będzie DBD, w piątek będzie Fazmofobia, a w sobotę będzie Outlast. Nie wiem. Pewnie tak, żeby trochę pograć tego Outlasta, wiecie? Okej. Okay. Are you here? Are you close? Ogólnie on rzucił tutaj. I zapalił światełko tutaj. Okej, nie jest to Mara. Well, what we have here? Okej, moi drodzy. Oj, interakcja. Uff, God bless for that. Chociaż tyle. No dobra, naświetlmy to sobie. No dobra, powiem wam tak, no... Chodźmy po prostu zrobić sidequest, wiecie? Bo ja jestem raczej pewien. Mam nadzieję taką, że jest to demon. Jak był to Poltek, to mi się zesrał w gadki troszeczkę. Ale trzeba to sprawdzić, nieprawdaż? Trzeba to, moi mili, sprawdzić. Także dobrze. Świeczuszka. Mam nadzieję, że nie schantuję. Troszkę się cykam. Dlatego wezmę jednego smacza, wiecie? Tak w razie co, ponieważ... Bo też sól bym chciał, żeby zrobić puls zdjęciów. Ale dobra, jakoś sobie może poradzimy z tym. Wystarczy jedna interakcja nawet, żebyśmy mieli w sumie, nie? Ale mówię, ta pogoda ostatnio, nie wiem, tak z dupy nagle przywaliła, jeżeli chodzi o temperaturę. No niesamowite to jest ogólnie, nie? Okej, zapalmy światło. Hello, can you blow the candle, please? Can you speak to me? Mrs. Demon? Demoniasty. Judy Lavender. Judy Lavender, are you here? Can you give me a sign, please? Dobra, powiem tak. Okej, no i gitarka. Bardzo dobrze, to mi się podoba, koleżanko. Już tak bardzo mi pozwalasz zrobić full zdjęćka. Jestem bardzo wdzięczny, naprawdę. Dobra, wiecie co? Jednak nie idziemy po sól żadną. Wyrzucam to sobie. Potrzebuję tylko usłyszeć. Żeby skandalowała, no. Daj mi w takim razie tutaj bardziej. Czy ja usłyszałem? Myślałem. Can you speak to the microphone in my hand? You don't scare me, bitch. No, zblowuj candle, come on. Blow the candle, boy. Boy. O ty kasztanie, ty. Okej, dziękuję, bardzo ładnie. Szeptasz mi do łóżka. Wolałbym Nexa zacząć, wiecie. Dwie giereczki dla was w jednym odcinku, to myślę, że całkiem sztunks. Także chodźmy po prostu z kolejne te świeczki. Kto wie, może akurat po prostu koleżanka postanowi zgasić świeczkę, kiedy będę w bani. Będziemy mogli uciec i będziemy mogli, wiecie, na spokojnie sobie zacząć Nexta na... chyba też Ridge View, myślę. Akurat. Dobra, bierzemy raz, dwa, dwie te. Nie zgasiła? Kurde, no kasztanica pierdzielona, widzicie, jak to jest. Ale no, bardzo się cieszę, moi drodzy, że ciągle rzeczywiście oglądacie to materiały do obiadków, do jakichś jedzonek. Bardzo dobrze. Ja też zawsze lubię YouTube'a sobie do jedzonka jakiegoś obiadku, kurczę, oglądać. O, zgasiła akurat. No well. Powiem tak, nie będę sprawdzał, czy to jest ogólnie Poltek. Taki szybki... Może powinienem, ty? Nie, dobra, wiecie co? Jak nie zgadniemy, to życie ogólnie rzecz biorąc. No, kwestia tego, że prawda miałem małą... Kurczę, właśnie, ty. Może polterbombę lepiej zrobić i eksplodować sobie ten. No bo powiem wam, że taka troszkę teraz niepewność jednak po dłuższym zastanowieniu się jednak się pojawiła. Troszeczkę, nie powiem. No gasi ładnie. Dotyka też ładnie. Kurczę, no takie demon vibes niby, ale... Powiem wam, że jednak niepewność taka wlazła mi na rejon troszeczkę. Światło nie działa? The hell, bro? What the hell, bro? Okej. Okay. O, Jezus Maria, ty kurde. Okej, okay, no nie rzucał przedmiotem żadnym. Gdzie jest high spot? Tam. Spier... papier. Przepraszam, moi drodzy. Się troszkę zdenerwowałem lekko. Okej, okay, no to jest raczej demon. Ale cicho, jak nagle słyszycie to? Holy Jesus Christ, bro. To mnie zlękło troszeczkę, nie powiem. To mnie troszeczkę zlękło. O, tupta, słyszę. Słyszę cię, kurde. Okej, okay, spierdzielamy stąd i idziemy next. To było troszkę scary, naprawdę. To mnie lekko przestraszyło. Bo tam rzuca, może to być Poltek, ale wiecie co, no... Pierwsza myśl czasami jest tą najlepszą myślą, wiecie co? Co znaczy demona?
i zagramy sobie Nexta po prostu. No jak nie zgadniemy, to unlucky, nie? Chciałbym, żeby to był demon wewnętrznie, tak? Więc znaczy demona. Ona jak się zrespiła, to nie rzucała w ogóle przedmiotami, a akurat jeżeli chodzi o poltergeista, wiecie, ma tą abilitkę, że on co pół sekundy rzuca przedmiotem. Nie co dwie, jak duch. Także liczę na to, że rzeczywiście jest to demon. No jest to demon, bardzo ładnie, Piotrze. Brawo, brawo, dzięki Piotrze, dzięki, dzięki. Dobra, lecimy Nexta, bez zbędnego tutaj, wiecie, zastanawiania i przedłużania głupiego. No mogłem dać mu się zabić ogólnie w pierwszej minucie, nie powiem, to bym achievementa chociaż zrobił sobie, nie? No ale, kurde. Mogłem, ale tego nie zrobiłem. Nancy Nielsen. Kadzidełko kiedy goni, świeczka i paranormalne zjawisko. Ogólnie też tam kolega w komentarzach, widz, pozdrawiam serdecznie, napisał właśnie, że mogę robić questa pod smadżowanie obszaru, kiedy zacznie hunta kolega. Wiem o tym, mam tego świadomość, tylko że jestem przyzwyczajony do tego, że często lubię zapominać rzeczy jakieś i często ja uciekam jednak od ghost eventów, od huntów. Więc nie stoję w lokacji, gdzie jest kolega ogólnie, żeby rozwiązać, wolę po prostu zmarnować jednego smacza, żeby na pewno mieć zaliczonego side questa po prostu, także tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o moje tutaj zdanie na ten temat, ale, ale mam tego świadomość, ale dziękuję, że tutaj kolega napisał. Nie ma hidespotów z tych znowu. Yeah, broski. Moras Sigma. No dobra, siemano. Siema o tej porze, każdy wypić może. Muszę się oprzeć, moi drodzy, ja nie wiem dlaczego ja tak, kurde, jakbym, nie wiem, sterczał na nie wiadomo czym. Ja mogę się oprzeć, przecież wam opowiadać wszystko. Ouu, krung. O, tutaj jest hidespot. O, what the hell, ale mi przestraszyło tutaj cień. Ale jaja, widzowie, ale jaja. No dobrze, fajnie bym znalazł bounerka, bounerka. Dzisiaj, wiecie, dzisiaj pozytywny vibe jest, jest sobota. Jest wolny od roboty, kurczę, wiecie, no fajnie, fajnie. Fajnie, fajnie, elegancko, high. Tam nie będę patrzył, tam nie ma na pewno bounera. I don't believe. I don't believe. A no i oczywiście, moi drodzy, jak jeszcze nie ma was na serwerze discordowym, to zapraszam serdecznie. Myślę, że warto wbić ogólnie, jeżeli chodzi o takie ogłoszenia itp. Jak chcecie być informowanie na temat streamów, ja tam zawsze w ogłoszeniach wklejam jakieś informacje, żeby tam ludzi informować, żeby nie było, że jestem jakimś kasztanem totalnym, kurczę, wiecie, w ogóle nie informuję ludzi. Okej, tutaj jest już freezing breath, więc to jest pewnie ten pokój. No, ale, moi mili, boner, by się przydało go znaleźć. Zgaśmy tutaj, żeby bezpieczniki nie wypaliły głupio. Bo ja wiem, że ja mam ten noctowizor, nie, moi drodzy, no ale chyba bym musiał sobie wyekipować, jak gram takie małe mapy. Jednak powiem wam szczerze, że latarka na głowę robi robotę, nie? Nie lubię wizji noctowizora. Troszeczkę. Kto wie, ten wie zresztą. Jest dość słaba. Na dużych mapach oczywiście bardzo się przydaje, nie? Ale takich małych to tutaj... O, no i elegancko, ładny skull emoji, moi mili, Bihan cosplay. No i git, no i mamy raj, którego nocą pragniesz tak jak ja, to niebo, to raj. Okej, lecimy do tej miejscówki. Tutaj zapalmy jednak, no bo fajnie, jak psychika byłaby na spoko poziomie. Co to było? Migające jakieś światełka i ten? Okej, to chyba bezpieczny tutaj, tak? Nie wiem, nie robię zdjęć na razie, bo nie mam zielonego pojęcia, co tu się stało. Widziałem tylko, że miga światło dosłownie, to wszystko. Okej, I don't know, I'm gonna leave items here and I'm gonna go to the barn, broski. Taki jest plan. Mogę zrobić remoncik, bo dzień bez remontu to dzień nieudany. O! No i pięknie, moi mili. Bardzo podobają mi się wasze screeny z gier na Discordzie, jeżeli chodzi o remonty. Tylko tak dalej, trzymajcie. Remont jest nową religią, pamiętajcie. Dokładnie. Nowa religia. Weźmy tak. To. Zaraz sulce weźmiemy nas, albo wiecie co? Odłóżmy spryta, weźmy na razie jedną tą sól, kurczę, rzeczywiście. Mamy chyba też questy, żeby świeczka i paranormalne zjawisko. Dobra, dobra. Good. Ja. Gaga. Zobaczcie, no dzisiaj mi odpierdziela po prostu, no. Dzisiaj mi odpierdziela, ale czy to źle? No nie, no, oczywiście, że nie. Dajmy tutaj. Okej, step, no, słyszałem to, no, ale ufałki nie widzę. Także jest to troszkę problem. Na razie nie zaznaczę sobie. Okej, dotknął tutaj drzwi, tak? To było te? Tak. Nie wiem, czy jak to zrobić, to się zaliczy jako interakcja. Okej, git. Weź, koleżanko. Pozwól, że zapalę światło. Dawno cię widziałem w takiej stojącej pozie, powiem ci szczerze, nie będę ukrywał. Can you stop? Bro.
Okej, okay, well, walka tutaj z duchem, kurczę, na włączanie światła chyba. Co to za jakaś mara gaming? Okej, okay, nie jest to obyk, ale mara vibes strasznie ogólnie, powiem wam. Nie jest to oni też, oczywiście. Mamy pismo ducha. A wiem, że mara jest możliwa z pismem ducha, moi drodzy. Jeszcze Kartus dzwonił. No, te zdjęcia, moi drodzy. Dzisiaj jestem mistrzem zdjęcia, ewidentnie. Kartus, ja nie odbiorę od ciebie. Masz tego świadomość? Dzięki za interakcję. Chociaż, no, ładnie tu ptasz sobie, koleżanko. Dobra, moi drodzy. Uciekł. O Jezus. On tak szybko biegał? Czy co? To jest Revenant? Ja nie wiem, ja tripuję, że on tak szybko biegł, moi drodzy. Aż mnie ciarki przeszły na całym ciele, ja pieprzę. Chyba Revenant. Ja pierdzielę, no powiem wam, że dzisiaj odcinek, kurczę, lekko zawałowy, bym powiedział, naprawdę, ty. Boże, idę stąd. Revenant ma orby. I Frizingi. No bo tak on chyba tak moc szybko biegł. Nie wiem, ja tripuję? Nie wiem, ja mam inne słuchaweczki, więc może... O Boże, przepraszam, inny feeling jakiś. Ale się obsrałem totalnie, nie? Ogólnie, naprawdę. Biorę pilsy chyba wszystkie. Jaki jest kurs? Okej, no to mogę wziąć sobie pilsy na spokojnie. O, ja cię pierdzielę. No, mi się wydaje, że on szybko biegł ogólnie, ale kurczę, on mnie nie słyszał i tak zgubił mnie tego? Dziwne troszkę. Szybko stracił line of sight chyba kolega i troszkę chyba ogłuch lekko, bo mnie chyba zgubił właśnie actually. I'm actually, I'm technically some orby, moi drodzy, to jest rebuś. To jest 1000% rebuś. Okej, okay, well, świeczka. Ale kurczę, ile obsrałem się mocno, nie ukrywam, dobra. O, jak rzuca pantoflem, ty, pantoflarzu. Okej. Okay. Mamy krąg, mamy świeczkę i uciec podczas kastowania kadzidła. Krąg, kurczę, powiem wam, że to jest greedy, ale chyba odpalimy krąg, weźmy sobie smadże i ukryjemy się za kręgiem, bo tam jest ogólnie szafka, w której można się skitrać, więc tak chyba zrobimy. Weźmy 3 od razu, wiecie co? Jolo. Dlaczego? Dlatego, że i tak się cofnę po 3 smacze. Ja chcę mieć 3 smacze. To jest Revenant. Tutaj może tak się odpierdzielić maniana, że to się nawet w głowie nie mieści wam, naprawdę. Ale remoncik proszę zostawić, bo ja tutaj nie życzę sobie... O ty kurde gnoju. Bardzo mi się podoba. Okej. Okay. Masz świeczkę, kolego. Masz drugą świeczkę. Masz trzecią świeczkę. Proszę zgaś to. Ja se pójdę po smarze kulturalnie, kolego, koleżanko, przepraszam bardzo, koleżanko, filiżanko. Filiżanko, koleżanko, makarena, makarena, ale pada śnieg. Chcę już jesień, naprawdę. Może nawet zimę w sumie. Ale jesień wolę, taką kurteczkę skórzaną mam, kurczę, Linkin Park, elegancko, można chodzić w takich fajnych, kurczę, ciuchach w jesień, lubię, naprawdę. Lato też lubię, ale nie jak jest pod... Ponad 30 stopni, powiem tak. Do 26 stopni temperatura jest mega okej. Okay. Lubię naprawdę, ale jak jest powyżej, no to jakbym może nie mieszkał na poddaszu, to może bym aż tak nie narzekał, moi drodzy. Naprawdę, ci, co mieszkają na poddaszu, ja się łączę z wami bólem, naprawdę, bo ja wiem, jak to jest przesrana sytuacja, no. Mieszkanie na poddaszu w lato, jak jest po tyle stopni, to jest dramaty. W skrócie dramat. Okej, okay, raz, dwa, tri, baba, jaga, patri. Iś, iś. Kurewko. Bo do tanga trzeba dwojga, chodź tuż ma to. Iść! Hej! Ale kurczę no, miałem mega wielkiego farta, że ona... Trzymam te drzwi, mam nadzieję, że nie otworzę jakimś cudem. Miałem niesamowitego farta, że jakimś cudem ja uciekłem w ogóle z lokacji tej i kurczę, naprawdę się z lokacji, że on jakimś cudem stracił line of sight i mnie nie słyszał. Naprawdę ten rewuś. Bo to by się skończyło śmiercią ogólnie insta, nie? Nie wiem, jakim cudem do tego doszło.
Jak do tego doszło, nie wiem. Czerewuś przyszedł właśnie dziś. Siema. Uciekam stąd, Boże, jedyny. O Boże, przepraszam. Czasami takie przypływy emocji, jeżeli chodzi o ucieknięcie z miejscówki, są bardzo duże. Naura. Dobrze, moi drodzy, dwa perfekty na odcinku. Wiadomo, że jest to koszmar. Na obłędzie też zagram. Dajcie znać, czy chcecie ten obłęd, kurczę, wiecie? Bo tam widz proponował, że jeden dzień obłęd, jeden dzień to. Ale dajcie znać, czy tak chcecie rzeczywiście takie, taki krzyżyk, nie? Że raz to, raz to, raz to. Czy rzeczywiście ten koszmar grać, bo jest cursed object i gierki są bardziej exciting ogólnie, nie? No, chcę poznać wasze zdanie na ten temat ogólnie, nie? W miarę. Ale gierka była dobra. Gierki dzisiaj naprawdę oddały. Rewuś. Nice, bro. No i co, moi mili, ja dziękuję wam za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że wam się bardzo spodobało, jeżeli tak, pamiętajcie o zostawieniu tego lajkensa w górę, subskrypcji, jeżeli nie posiadacie, a lubicie content Fazmo i horrorków różnych, na streamach są, pamiętajmy. No i tyle, ja się z wami żegnam, widzimy się na odcinku Skoda dzisiaj jeszcze, albo na live, moi drodzy, o 19 z Mortala King of the Hill. Trzymajcie się, do następnego, moi mili, i pa pa.